It's always a privilege to come to Wantirna. Jest zawsze przywilejem, kiedy mogę przyjść tutaj do Wantirna. This morning a brother said to me, you are one of us. Dzisiaj brat powiedział mi, jesteś jednym z nas. I know that. Ja to wiem. It is good in life to always feel welcome. I dobrze jest się czuć zaproszanym gdzieś. I know I belong with you. Ja wiem, że ja należę do was. I thank you. I dziękuję wam. For always accepting me. Za wasze przyjęcie zawsze. And my wife. I mojej żony. Yes, she's my company. Ona jest osobą, która mnie towarzyszy. When I was young, I once heard a pastor said. Gdy byłem młody, to było mi powiedziane. Behind a good Volkswagen car. Że za dobrym samochodem Volkswagena. There is a good engine. Jest zawsze dobry silnik. You wives are good engine. I właśnie wy żony jesteście takimi dobrymi silnikami. You are that keeps us men going. I wy właśnie napędzacie nas. And I thank the Lord for that. I dziękuję Bogu za to. You know, I remember when I first came to this church. Pamiętam, gdy po raz pierwszy przyszedłem do tego kościoła. I had a little more black hair. Miałem trochę mniej siwych włosów. Now they're turning more gray and gray. I one stają się coraz bardziej siwe. My wife and I have now 8 grandchildren. W tej chwili mamy z żoną 8 wnuków. Our eldest grandchildren started high school last week. Ostatniego tygodnia nasz najstarszy wnuczek czy wnuczka rozpoczęli szkołę w high school. It makes me realize how time goes so fast. W ten sposób widzę, jak czas biegnie szybko. Sadly, we get older every day. Niestety starzejemy się z każdym dniem. But we look forward to that one day when Jesus will come back. Ale patrzymy i spodziewamy się tego dnia, gdy Jezus powróci. Everything will be good again. I wtedy wszystko będzie znowu dobre. This morning I like to encourage and share with you. Chciałbym dzisiaj zachęcić was i podzielić się czymś z wami. In talking about time. Mówiąc na temat czasu. And I've entitled my little speech to you this morning. I zatytułowałem to, co chcę powiedzieć. Given time runs out. Że czas dany biegnie szybko. But before anything, bow your heads and pray with me. Ale zanim powiem coś, módlmy się. Father in heaven, I pray that you will use me this morning, put me aside, speak your word and bless each one of us this morning, for I ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Perhaps we can fully understand time if we look at it from different views and perspective. Być może jesteśmy w stanie lepiej zrozumieć czas, gdy patrzymy pod różnymi kątami z różnych perspektyw. Time affects everything in life. Czas ma wpływ na wszystko w naszym życiu. People, animals, birds, the present and the future. Zwierzęta, ludzi, przeszłość i przyszłość. Time is a limitation. Czas stwarza ograniczenia. And no one can escape from it. I nikt nie może temu uciec. As human being, we build our entire life around it. I jako ludzie, my budujemy nasze całe życie wokół tego właśnie. We plan for today. Planujemy na dzisiaj. The week after. Może za tydzień. The months ahead. Miesiąc do przodu. And the years coming. I lata nadchodzą. We set goals and targets to achieve during a time. Ustanawiamy sobie pewne cele, które mają nastąpić. We hope it will be accomplished. I mamy nadzieję, że to się nam uda. Today in our world. Dzisiaj na świecie. Time in operation of all works is vital and essential. Czas jest bardzo istotny. We need to constantly look at the time. Musimy patrzeć cały czas na bieg czasu. To guide, helping us to evaluate our progress. A żebyśmy mogli ocenić nasz postęp. Amazingly with animals and birds. Ale co jest zdumiewające, jeśli chodzi o zwierzęta i ptaki. They have that given ability knowing what to do in time. One mają tą dziwną zdolność, że potrafią robić właściwe rzeczy we właściwym czasie.
The ant knows before the heavy rain is coming. Na przykład mrówka wie, zanim ciężki deszcz nastąpi. They prepare and make arrangements. Ona przygotowuje się na to. Of evacuation for safety. Ażeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Before a flood or tsunami. Zanim nastąpi powódź albo tsunami. Animals will waste no time in seeking the highlands. Zwierzęta potrafią to wyczuć i uciekają w wyższe regiony. The birds are constantly moving to different places. Ptaki ciągle przemieszczają się w różne miejsca. Knowing when difficult times are heading their way. I wiedzą, kiedy trudny czas ma nastąpić. With the seasons. Z porami roku. When the plants bring forth new leaves. Kiedy rośliny wydają nowe liście. And the flowers bring forth new buds. A kwiaty wypuszczają pączki. It announces a fruitful time of spring is dawning. I wtedy wiemy, że nastąpi ten właśnie czas, kiedy będą wydane owoce. In the heated days we know what time of the year we are in. Jeżeli jest gorąco, wiemy jaki czas roku jest. For summer has arrived. Dlatego, że właśnie następuje lato. When we see trees shedding their leaves and the flowers begin to decline. Gdy widzimy, że drzewa tracą liście i kwiaty. We know that hard times are due through autumn. Wiemy, że następuje właśnie trudny czas jesieni. And when it is very cold, i gdy jest naprawdę zimno, we know it is time to wrap up our body. Wiemy, że należy się cieplej ubrać. For winter has introduced the chill. Dlatego, że właśnie zima nadchodzi i następują mrozy. Friends, how do we look at time? Przyjaciele, w jaki sposób my patrzymy na czas? Is it important to us? Czy jest to ważna rzecz dla nas? Can we benefit from it? Czy mamy jakąś korzyść z tego? When we look at the history of our world at different times past, gdy patrzymy na historię świata z perspektywy różnych czasów, if only events could be brought back and changed for the better. Gdyby można było odwrócić pewne wypadki i zmienić je na lepsze. Wars that took place with so many lives lost. Na przykład wojny, które nastąpiły, gdy wielu ludzi traciło życie. Wrong decision that divided countries and people. Złe decyzje, które spowodowały podział wśród ludzi. Individually, I'm sure that sometimes in our lives we have regrets. I również w naszym życiu mamy takie rzeczy, które chcielibyśmy odwrócić i żałujemy ich. Where in the past we could have chosen better during that time possible. Gdy mogliśmy w przeszłości wybrać coś lepiej niż to nastąpiło. Time is very precious. Czas jest bardzo cenny. We should not misuse it. I nie powinniśmy go źle użyć. We should not waste it. Nie powinniśmy go marnować. And we should not take it for granted. I nie powinniśmy uważać, że jest on nam dany po prostu na darmo. How should we therefore handle the time we are given? Tak więc w jaki sposób posługujemy się czasem, który jest nam dany? This morning we read in the scripture reading in the book of Ecclesiastes. Czytaliśmy dzisiaj z księgi Kaznodziei Salomona. Of chapter 3. Z rozdziału trzeciego. Actually it is 1 to 17. I will read it because it is part of my sermon. Chciałbym to jeszcze raz przeczytać. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. You can translate. Każda rzecz ma swój czas i każde przedsięwzięcie ma swój czas pod niebem. A time to be born and a time to die. Czas rodzenia i czas umierania. A time to plant and a time to pluck out that which is planted. Czas sadzenia i czas wycinania tego, co sadzono. A time to kill and a time to heal. Czas zabijania, czas leczenia. A time to break down and a time to break up. Czas rozwalania i czas budowania. And I'll read from verses 10 onwards. Czytam dalej od wiersza 10. I have seen the travail which God hath given the sons of men to be exercised in it. Widziałem pracę, którą dał Bóg synom ludzkim, aby się nią bawili. He hath made everything beautiful in his time. Wszystko dobrze czyni czasu swego.
Also he has set the world in their heart. Owszem, i rządność świata dał do serca ich. So that no man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. Choć człowiek dzieła tego, które Bóg sprawuje, ani początku, ani końca nie dochodzi. I know that there is no good in them, but for a man to rejoice and to do good in his life. Stąd wiem, że nic lepszego nie mają, jedno, aby się weselili, a czynili dobrze za dni żywota swego. And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Acz i to, gdy każdy człowiek je i pije i używa wszelkiej dobrej pracy swojej, jest dar Boży. I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doth it that man should fear before him. Wiem i to, że cokolwiek Bóg czyni, trwa na wieki i że się do tego nic nie może przydać, ani z tego, co odjąć, a co czyni Bóg, aby się bali oblicza Jego. That which hath been is now, and that which is to be hath already been, and God requireth that which is past. To, co było, teraz jest, a co będzie, już było, albowiem Bóg odnawia to, co przeminęło. And moreover, I saw under the sun the place of judgment, that wickedness was there, and the place of righteousness, that iniquity was there. Nadto jeszcze widziałem pod słońcem na miejscu sądu niepobożność, a na miejscu sprawiedliwości niesprawiedliwość. I said in my heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. I rzekłem w sercu swym, sprawiedliwego i niezbożnego Bóg sądzić będzie, bo czas każdemu przedsięwzięciu i każdej sprawy tam będzie. We can clearly see that God has given us all a predetermined event and condition of what is before us. Widzimy wyraźnie, że Bóg ustanowił pewne warunki i sytuacje, które znajdują się przed nami. Of what we all have to live through during our lifetime. To, co mamy do przeżycia w ciągu naszego życia. Each one of us here today can truly testify. I każdy z nas będzie w sposób rzeczywisty doświadczany. Of our own experiences from childhood to the present time. W naszym życiu od naszego dzieciństwa aż do obecnego czasu. Of today. Aż do dzisiaj. We have all had good and bad times. Wszyscy mamy dobry i zły czas. We have all been hurt. Wszyscy bywamy ranieni. We have all wept. Wszyscy płaczemy. We have all felt pain, we have all felt joy. Odczuwamy zarówno ból, jak i radość. We have all done wrong, we have all done right. Czynimy zarówno dobro, jak i zło. We have all been selfish, we have all shared. I jesteśmy zarówno i samolubni, jak i szczodrobliwi. We have all told a lie, we have all told the truth. Mówimy zarówno kłamstwo, jak i prawdę. We have all been lost, we have all been found. I byliśmy zgubieni i jesteśmy odnajdywani. We have all been given the opportunity and the means during our lifetime. Są nam dawane pewne możliwości i środki w ciągu naszego życia. Of making sure we all understand that time. I ażeby być pewni, że dobrze rozumiemy czas. Is a period that will end. Że jego czas czas czasu kiedyś się skończy. It is how we use and spend it. I to jest właśnie, w jaki sposób powinniśmy go używać i spędzać. The average lifespan of a person is supposedly said to be around 80 and 85 years. Przeciętna wieku ludzi jest około 80-85 lat. And during that time there would have been many experiences of mixed feelings. I w ciągu tego czasu mamy wiele różnych doświadczeń, gdy no, uczucia nasze są różne. Health issues and diverse situations. Znajdujemy się w różnych stanach naszego zdrowia i w różnorodnych sytuacjach. But what a person ends up choosing is all of their own doing. Ale to, co człowiek wybiera, jest właśnie to, co jest związane z jego uczynkami.
Children are in total dependent upon their mother and father to make decisions for them. Dzieci są w pewnym wieku całkowicie zależne od swoich rodziców w podejmowaniu decyzji. Until they become of age to choose for themselves. Do czasu, aż osiągną wiek, kiedy mogą wybrać sami. In life there are many choices to choose from. W życiu mamy wiele wyborów, które możemy podjąć. In a healthy aspect of life, a żeby życie było takie zdrowe, if you indulge in the wrong kind of food, it is very likely. Jest bardzo prawdopodobne, jeżeli będziemy używać zły rodzaj żywności, that the outcome will be problems with your body physically. To w końcu nabawimy się pewnych fizycznych problemów. If a person takes up smoking, drinking alcohol and drug abuse, jeżeli osoba używa alkohol, papierosy i narkotyki, they are inviting cancer and disease to come into their lives. To wtedy zaprasza różne choroby, jak na przykład raka. In the aspect of achievement and pleasures, jeśli chodzi o aspekt naszych osiągnięć i przyjemności, all the money you can gather, wszystkie pieniądze, które możemy zebrać, all the comfort you can create, cała ta nasza wygoda, którą możemy sobie zapewnić, the highest position you can reach, i najwyższa pozycja, jaką możemy osiągnąć, and the best entertainment you embrace, i najlepszą rozrywkę, jaką możemy osiągnąć, all of these things will not prepare you, to wszystko nie przygotuje nas, for when it will matter the most, na to, co liczy się w życiu najbardziej. There is a time coming soon when all we have, czas przyjdzie wkrótce, że wszystko, co posiadamy, will be nothing of value and significance, nie będzie miało żadnego znaczenia i wartości. Given time for humanity will run out one day. Czas danej ludzkości w pewnym momencie skończy się. And those who will have spent their time with God and for God, i ci, którzy spędzili swój czas dla Boga i z Bogiem, it will be a blessed day, będzie to dla nich dzień błogosławiony, to witness and celebrate the second coming of Jesus, ażeby widzieć i obchodzić dzień powtórnego przyjścia Jezusa. Saved and sealed for eternity to live with God. Zabezpieczeni, zapieczętowani dla wieczności, ażeby żyć z Bogiem. The majority of people today have no real belief of the God of the universe. Większość ludzi dzisiaj nie ma rzeczywistej wiary w Boga, który rządzi tym światem, wszechświatem. Just bits and pieces they pick up along their journey in life. Po prostu chwytają w dłonie drobne kawałki życia, które im wpadną w ręce. Yes, a lot of people. Tak, wielu ludzi. Sorry, excuse me. Spending time with the Lord God these days seems to be an unpopular thing to do. Wydaje się, że spędzają czas z Bogiem, ale jest to rzecz niepopularna. Yes, a lot of people throughout the world go to church. Tak, wielu ludzi dzisiaj chodzi do kościoła. But that's it. Ale to wszystko. They feel that should be enough. I czują, że tylko to im wystarczy. There is no real relationship. Nie ma prawdziwego związku. There is no time spent in personal prayer. Nie ma czasu, który by spędzali na osobistą modlitwę. And personal Bible study. I osobiste studiowanie Biblii. It is all an external show. Jest to zwykle tylko zewnętrzny pokaz. With no internal beliefs in their heart. Bez wewnętrznej wiary w sercu. Turn with me to the second book of Timothy. Otwórzmy drugi list. Chapter 3 verses reading 1-5. Rozdział drugi. Rozdział trzeci, przepraszam. Second Timothy. Yes. Drugi Tymoteusz. 3:1-5. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves,
Covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. 2 Tymoteusz, rozdział 3, 1-5. A to wiedz, iż w ostateczne dni nastają czasy trudne, albowiem będą ludzi sami siebie miłujący, łakomi, chlubni, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, niepobożni, bez przyrodzonej miłości, przymierza nietrzymający, potwarcy, niepowściągliwi, nieskromni, dobrych niemiłujący, zdrajcy, skwapliwi, nadęci, rozkoszy raczej miłujący niż miłujący Boga, którzy mają kształt pobożności, ale się skutków jej zaparli i tych się chroni. Friends, brothers and sisters, przyjaciele, bracia i siostry, we are living in a very fast world. My żyjemy w bardzo szybkim świecie. Technology is moving so fast. Technologia posuwa się tak szybko. Yes, through science there are wonderful things happening. Tak, dzięki nauce wspaniałe rzeczy się zdarzają. If someone is on the other side of the ocean, your family or a friend. Jeżeli ktoś, wasza rodzina znajduje się po drugiej stronie oceanu. You can see them and talk to them. Możemy mówić z nimi i słyszeć ich. It's wonderful. To jest wspaniałe. And there are so many other good things. I jest wiele innych dobrych rzeczy. That technology is creating. Które tworzone są przez technologię. To help us. Ażeby nam pomóc. At the same time. Ale w tym samym czasie. There is a danger also. Jest również niebezpieczeństwo. And it is a big danger. I jest to duże niebezpieczeństwo. It is very evident today that one of the things that takes up most of people's time, young and old. Jest dzisiaj stwierdzone, że większość czasu, który jest zajmowana ludziom młodszym i starszym, is the technology idols. To są właśnie te bożki technologii. You have the television. Mamy telewizję. You have the computer. Mamy komputery. The iPhone. iPhone'y. The iPad. iPady. And the iPod. Jeszcze jakieś inne rzeczy. And whatever else they're going to create. I cokolwiek jeszcze może być stworzone. Through all these you have access to mostly everything. Przez to wszystko mamy dostęp w zasadzie do wszystkiego. Here comes the danger. Ale przychodzi niebezpieczeństwo. It excites. To wszystko ekscytuje. It hypnotizes. I również hipnotyzuje. And fills your time with pleasure. I wypełnia wasz czas przyjemnością. You know, often when I'm traveling from work or back from work. Często gdy podróżuję z pracy czy do pracy. As you look across in the other cars. Gdy patrzę na inne samochody. People are driving. Ludzie jadą. At the same time they. Ale w tym samym czasie coś innego robią. They're either on the gadget. I mają takie zabawki. People are walking the streets. Ludzie idą ulicami. They're walking and they are not looking exactly where they're walking, but they're attracted to the gadget. Nie patrzą dokładnie gdzie idą, ale właśnie są skupieni na czymś, co mają w ręku. Such is the power. Taka jest moc tego. Unfortunately, these gadgets. Ale niestety te wszystkie współczesne zabawki. It does not help anyone to communicate with the Lord. One nie pomagają nikomu w komunikacji z Bogiem. As it should. Tak jak powinno. But instead it is frequently a barrier for people to waste precious time given. I w większości wypadków jest to sposób na tracenie tego cennego czasu, który został nam dany. We won't have to turn to this chapter, but we all should know this in our hearts. And in the 1 Peter chapter 1 verses 16 it reads. You don't need to turn to it because it is only one verse. It is written, be ye holy for I am holy. W liście świętego Piotra jest napisane, bądźcie świętymi, bo i ja jestem święty. God's word is holy. Boże słowo jest święte. We are to be a holy people. I my mamy być ludźmi świętymi. We are to take time to be holy.
A żeby być świętym, to wymaga nieco czasu. The only way a person can become holy, jedyny sposób, w jaki możemy stać się świętymi, is to get to know God himself personally. To jest przez poznanie Boga osobiście. Indeed, most of us have to work to be able to live with the responsibility of dependence and other commitments. Oczywiście wszyscy jesteśmy zobowiązani do pracy, ażeby, gdyż mamy obowiązki względem nas samych i innych, którzy są z nami. Yes, that takes a lot of our time. Tak, to zabiera nam dużo naszego czasu. But it has been said, ale jest powiedziane, that the problems people create for themselves is that, że problemy, które my tworzymy dla samych siebie, to są, they are too busy making a living, że jesteśmy zbyt zajęci po to, ażeby się utrzymać, that they have forgotten how to live, że w końcu zapominamy, jak mamy żyć. God wants to be with us at all times. Bóg chce być z nami cały czas. Irrespective of what we are doing. Bez względu na to, co czynimy. He wants to be in our workplaces. Chce być z nami w naszych miejscach pracy. In our travels. W podróży. In our recreation and leisure time. I również w naszym czasie wolnym. And of course in our homes. I oczywiście w naszych domach. It is for our best interest that the Lord seeks a place. Jest to w naszym najlepszym interesie, że Bóg właśnie szuka miejsca. In our hearts and minds permanently. Ażeby być w naszych sercach i w naszych umysłach na stałe. He knows our weaknesses, he sees our struggles. On widzi nasze słabości i nasze wszystkie usiłowania. He understands our failures and he wants us to be saved. On rozumie nasze upadki i chce nas zbawić. Today in our world difficult times are everywhere. Dzisiaj na świecie trudny czas jest wszędzie. We see it, we hear of it. Widzimy to i słyszymy. And we ourselves are battling through it. I my również sami walczymy z tym. Many people today are going through stress and depression. Wielu ludzi dzisiaj jest poddanych stresowi i depresji. In their lives because of problems of all sorts. W życiu dlatego, że są najróżniejsze problemy. Unfortunately, some turn to the wrong solution. Ale niestety wielu z nich zwraca się do złych sposobów rozwiązań, which only makes their lives które czynią ich życie to end in tragedy through drugs and suicide. Prowadząc do rozwiązań takich jak narkotyki i samobójstwo. Let's turn to Matthew chapter 11. The book of Matthew chapter 11. Otwórzmy Księgę Mateusza, rozdział 11. Reading verses 28 to 30. Wiersze 28 do 30. Jesus says, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your soul, for my yoke is easy and my burden is light. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie jarzmo moje na siebie, a uczcie się ode mnie, żem ja cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. Yes, the only true remedy that really cures and give peace of mind. To jest jedyne lekarstwo na spokój naszego umysłu. Giving strength to overcome the burdens of life. Ażeby przezwyciężyć te wszystkie trudności i ciężary naszego życia. Is found only in Jesus, our Savior. To jest znalezienie Jezusa, naszego Zbawcę. The wonderful and amazing thing about the good Lord Jesus is that. Wspaniałą rzeczą na temat naszego Zbawcy Jezusa jest to. Is the best physician. Jest on najlepszym lekarzem. The best surgeon. Najlepszym chirurgiem. The best psychiatrist. Najlepszym psychologiem. And the best counselor there is. I najlepszym doradcą, jaki może być. There is no need to make a booking for an appointment with him.
I nie jest konieczne, ażeby robić sobie specjalny appointment do Niego. He's always available and ready to receive anyone at any time. On jest osiągalny dla każdego w każdym czasie. There is no fee for anyone to pay. I nie ma żadnych opłat za jego usługi. It's all free of charge. Jest to wolne od opłaty. And he is open all hours. I jest otwarty 24 godziny. The book of Isaiah chapter 55 verses 6. Księga Izajasza, rozdział 54 i wiersz 6. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Chapter 55 verses 6. I'll read it again. Isaiah 55 verses 6. Seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Szukajcie Pana, póki może być znaleziony. Wzywajcie go, póki blisko jest. Friends, we are reminded that there will be a time. Przyjaciele, mamy tutaj przypomnienie, że będzie taki czas. When the Lord will not be able to help mankind. Kiedy Bóg już nie będzie w stanie pomóc nikomu. Not of his doing. Nie dlatego, nie z jego powodu. But of mankind's own foolishness. Ale z powodu właśnie głupoty ludzkości. Of not having taken his offer when it was available. Że, dlatego, że nie przyjęli jego oferty w tym czasie, kiedy była ona osiągalna. God waits patiently for souls to repent and be healed. Bóg czeka cierpliwie na dusze, które będą pokutować, ażeby były uzdrowione. As in the days of John the Baptist over 2000 years ago. Tak jak za dni Jana Chrzciciela ponad 2000 lat temu. The message of seeking God was being proclaimed. Poselstwo poszukiwania Boga było głoszone. Today we are given the baton like the relays do in athletics. Dzisiaj mamy taką jakby pałeczkę, którą niesiemy. To carry, to uphold and to hopefully direct someone to Jesus. A żeby to przekazywać innym i skierować ludzi do Jezusa. Our lifetime given individually from one another of life itself are all different. I czas, który jest dany każdemu z nas, może być różny. As we have witness of many families and friends taken away from us in the past. Gdy obserwujemy wielu naszych znajomych i krewnych, którzy są zabrani od nas. We do not know the future and what is written for us. Nie znamy przyszłości i tego, co jest napisane odnośnie do nas. But what is important is that we are ready at all times. Ale co jest ważne, ażeby być gotowy w każdym czasie. For whatever the Lord has planned for each one of us. I cokolwiek Bóg zaplanował dla każdego z nas. Living with Jesus, living for Jesus. Mamy żyć z Jezusem dla Jezusa. And living reflecting his character. I to życie ma być odbiciem jego charakteru. Should be our heart's desire. Czy jest to pragnieniem naszego serca? Brothers and sisters. Bracia i siostry. Dear friends. Drodzy przyjaciele. It is totally in our hands whether we allow the Lord. Jest to całkowicie w naszych rękach, czy pozwolimy Bogu. To plan and guide our life timetable. Ażeby mógł cały czas prowadzić nas w naszym życiu. We have to learn and accept. Musimy się nauczyć i zaakceptować. That many of the things we like so much are not good for us. Że wiele rzeczy, które tak bardzo lubimy, nie są wcale dobre dla nas. It is so easy to be led astray. Jest tak łatwo, ażeby zejść na złą drogę. And become spiritually blind. I stać się duchowym ślepcem. We live in a world that provides so much of everything. Żyjemy na świecie, który dostarcza nam tak wiele wszystkiego. That attracts the heart and the mind. I to wszystko pociąga nasz umysł i nasze serce. Unfortunately, the majority of it is concealed with sin. Ale na nieszczęście większość z tego jest
ukrywa się pod tym grzech. Decay of morality. Upadek moralności. Greed of materialism. Zachłanność materializmu. And the lust for success and achievement is what is happening today. I pogoń za uzyskaniem czegoś i sukcesem, to jest to, co zagraża naszym sercom. Which eventually will lead to destruction and total loss. Co w końcu prowadzi do całkowitego zniszczenia i straty. The last scriptures of reading this morning is in Matthew chapter 7 verses 13 and 14. Turn to Matthew chapter 7 reading verses 13 and 14. Siódmy rozdział Mateusza, wiersze 13 i 14. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in therein. Because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, a mało ich jest, którzy ją znajdują. Friends, we have the time now to make sure. Przyjaciele, mamy teraz czas, w którym powinniśmy być pewni. We choose the narrow but safe way of life with the Lord. Że wybierzemy właśnie tą wąską drogę, ale bezpieczną z naszym Panem. One thing we can all be sure of is. Jedna rzecz, którą powinniśmy być pewni, to jest. That God will provide everything we need and sustain us. Że Bóg zabezpieczy nam wszystko, co jest nam potrzebne i będzie nas podtrzymywał. We just have to keep faith. Jedynie co musimy, to zachować wiarę. And trust the Lord with all of our hearts. I mieć zaufanie do Boga z całego naszego serca. So then, dear friends, brothers and sisters. Także bracia i siostry. Let us take the time we are given seriously. Weźmy ten czas, który jest nam dany w sposób bardzo poważny. Let us spend the time with God to be holy. Spędźmy czas z Bogiem, który jest święty. Let us put aside the things that will lead us astray. Odłóżmy na bok rzeczy, które prowadzą nas na zniszczenie. Let us find the time to help others be saved. Również znajdźmy czas na to, aby pomóc innym być zbawionym. Let us learn to live and do all the good we can while time is available. Wykonujmy dobre rzeczy w czasie, gdy ten czas jest jeszcze nam dostępny. No one knows the day and the hour when time shall be no more. Nikt z nas nie wie tego czasu, kiedy będzie za późno. When the trumpet of the Lord shall sound. Gdy zabrzmi trąba Boża. Will it be good news or bad news for you and me? Czy będzie to dobrą czy złą nowiną dla ciebie i dla mnie? Which side will you and I be standing on? Po jakiej stronie ty i ja znajdziemy się? Let us make sure that the time before us now is not wasted. Bądźmy pewni tego, że czas, który jest przed nami, nie będzie stracony. But instead relished and cherished for as long as we live. I że będziemy mogli go pielęgnować we właściwy sposób aż do końca naszych dni. You know, God gave everything for humanity. Wiecie, Bóg dał wszystko ludzkości. He came and live in our world. On przybył tutaj, ażeby żyć na tym świecie. All of his time spent. I wszystek czas, który spędził, was to eventually give his life for our sins. To było po to, ażeby oddać swoje życie za nasze grzechy. And save us all. I zbawić nas wszystkich. Amen. Amen.